kurczak i ziemnioki, nie gnioki. Wszystkie składniki znajdziecie na końcu w opisie. Zacznijmy od początku, czyli kurczak w kostkę, piersi. Taką grubszą. Teraz masło na patelnię, w międzyczasie jak się podgrzewa, to ja sobie pozwolicie, że pokroję cebulę wiosenną, młodą, inaczej dymkę lub spring onion. Pokrojona, to teraz na rozgrzane masło. Drobne, małe pieczarki, specjalnie, żeby nie trzeba było kroić. Fajnie to wygląda później. I do tego właśnie cebula dymka. Trochę soli. Trzeba tym pomajtać moment. Niech to się dobrze podsmaży. Podsmażone, no to 7 michy poszło. Teraz masełko. Na masełko nasza pokrojona kura. Niech się też smaży. A do kury dodam teraz połowę przypraw, które mam w miseczce. Przyprawy też macie na końcu. Kurczaka bełtu, bełtu. Raz. Teraz go fru do miski. Sio. Spadaj, bo patelnia potrzebna. Patelni nie myjemy, bo wszystko będzie z tej jednej patelni. Patelnia na palnik, reszta masełka i na resztę masełka surowe ziemniaki. Wy możecie użyć gotowanych. Jeśli chcecie, będzie jeszcze szybciej. Ja chcę, żeby mi ziemniaki się ugotowały w przyprawach. Teraz tak, tymianek, odrobina soli, taka nie za duża szczypta i niech to się teraz razem chwilę podsmaży. Jak się chwilkę podsmaży, to dodam czosnek. Czosnek dodany, to się poddusiło. Pomajtam tym jeszcze tak ze dwa razy, fajt, fajt. Zostawię na moment jeszcze, teraz trochę szybciej. Dodam resztę przypraw, która mi została. Pomajtam, pomajtam. Niech to się obtoczy. Niech to się jeszcze chwilę podsmaży z tymi przyprawami. I dolewam wodę, tak? 2/3 wysokości ziemniaków i przykrywam. Jak Wam woda odparuje, to się nie przejmujcie. Wodę po prostu się uzupełnia. Tak do tych, aż ziemniaki będą prawie miękkie. Teraz jeszcze dodam kopru. Też sobie fajnie już tam rozejdzie się smakiem. W tej wodzie, w której się gotuje nasz ziemniak, a w zasadzie mój ziemniak. Ziemniaki prawie miękkie. Widzicie, sosik się też prawie zrobił. To teraz do tego kurczaka. Mieszam. Dodaję teraz też i pieczarki. Podsmażone z cebulą, dymką. I resztę zieleniny też już wpakuję. Jak kocham zielone, wiecie, że koper i natka to w ogóle moje chyba dwie ulubione przyprawy. Zostawiam. To już jest niemal gotowe. Już jest, ziemniaczki są prawie mięciutkie. Prawie w ogóle doszły. Już wszystko jest gotowe. Dorzucam majeranek. Zostawiam jeszcze, aż to wszystko zmięknie. Przejdzie smakami. No i mam gotowe danie. Kurczak i ziemnioki, nie gnioki. Słuchajcie, pachnie przepysznie. Smakuje cudownie. Wypróbujcie. Podzielcie się opinią, jak Wam wyszło, jak Wam się udało i jak Wam smakowało.